szkoda, że wyjedziesz, bo ominie cię moja wielka domówka. No ale jesteś pewna, że chcesz ją robić? Sama wiesz, jak jest z domówkami. Nie no, tym razem na pewno będzie inaczej. Ej, może mi ktoś pomóc wynieść śmieci? Dzięki. Tylko sztywna lista, nikt poza imprezy nie wchodzi. Hej, Nadia! Słuchaj, przyprowadziłam kogoś, nie będzie problemu. Nie, wpadaj, wpadaj. Ej, chodźcie, bijamy! Cześć Natalia, dzięki za zaproszenie. Cześć. Ej, jeszcze my! Tylko pamiętaj, nie zapraszaj par. No co ty, wszyscy bawimy się razem. Ej, słuchaj, ja muszę ci powiedzieć tą sytuację, co ci mówię? Ja idę ogarniać, słuchaj, poznaj, to jest Jarek, pogadaj się. Cześć, Angelika. Jarek, miło mi. Mi też. Co tam? Chcesz może chrupka? No chcę, daj. Ej, ta impreza to jest beznadziejna, nie mam już nawet alkoholu. Bo wszystko wypiłeś. Dobrze, przyniosę wam. Co wy tu robicie? Ej, jak już tutaj jesteś, to weź nam coś przynieś. No właśnie. Tylko pamiętaj, pochowaj wszystkie szkła, no bo wszystko się znowu wytłucze. Nie no co, to już zamówiłam plastikowe kubeczki. Chodźcie kochani, będziemy, będę polewać. Ej Nadia, schowaj te kubeczki, znalazłam szkło. Pijemy! Na szczęście mamy spoko sąsiadów, więc mam nadzieję, że nie będą robić problemu. Znaczy nie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, starszy posterunkowy pasut. Sąsiedzi zgłaszali tutaj imprezę. Imprezę to jest niemożliwe, ja siedzę właśnie sama. Właściwie to miałam się nawet wybierać spać. U mnie na pewno... Ej, Nadia zamówiła stripteasera! Hej! Ale jestem spragniony po całodniowym łapaniu przestępców. Nadia, przynieś panu coś do picia. Ale już nie mam nic do picia. No to chyba będzie mandacik. Kończymy tak max o trzeciej. No najważniejsze, żeby się dała sobie wejść na głowę. No i ja mu mówiłam, że ja przecież nie jem mięsa, a on ciągle te burgery. No i buty, znowu kupił mi nie te, które chciałam. I nie rozumie, że nie jem glutenu, ja już tak nie wytrzymam. Powiedz, gdzie mieszka, a będzie mandacik. Dobra, kochani, posłuchajcie, bo już jest trzecia, mieliśmy kończyć. Tutaj tak same smęty, także no... Oj, chyba daj będzie mandacik. Kończyć. No. Ty no, trochę empatii, przecież ona nam się tutaj zwierza ze swoich problemów. Dobra, sorry, okej, no właśnie, ja już jestem na skraju załamania. Co mam zrobić, powinno... Tylko nie wypuszczaj nikogo, dopóki nie pomogą ci posprzątać. Wiadomo. Hej, ale co, gdzie wy się pakujecie? Mieliście pomóc mi sprzątać. Ej, no spoko, my zaraz wracamy, idziemy tylko do sklepu. Ale na pewno wrócicie? No tak, przecież można nas liczyć. Dobra, trzymam was za słowo. No. Na pewno zaraz wrócimy. O kurde, my nie mamy balkonu. No ale przecież mieszkamy na pierwszym piętrze. Jak ktoś będzie chciał zapalić, no to wyjdzie. Ej, mieliście palić na dworze! Na dworze to jest zakaz. I koniecznie powiedz, żeby każdy przyniósł coś do jedzenia. Przepraszam bardzo, nie może pan tego jeść, to jest mojej współlokatorki. No to chyba będzie mandacik. No nie, dobrze, proszę jeść, droga wolna, odkupię jej. Jak się skończy, to najwyżej sami pójdą sobie kupić. O, hej, chłopaki, gdzie idziecie? My tylko na chwilę, po znajomych na dół. Jeszcze znajomych? No. A może skoczycie do sklepu przy okazji coś dokupić? No wiesz co, goście gdzieś na zakupy wysyłam, a tak to nie wypada. Wolę zrobić domówkę niż iść do jakiegoś klubu. No tak, przynajmniej będziesz mogła puszczać swoją muzykę. Ta. Chodźcie śpiewać wszyscy kochani, piosenka z naszej młodości. No ale nawet jak imprezka trochę wymknie się spod kontroli, to zawsze spędzisz czas ze swoimi znajomymi. O to chodzi. Dziękujemy bardzo za obejrzenie odcinka i mamy do was wielką prośbę.
wchodźcie i obserwujcie nas na naszym Instagramie, bo wstawiamy tam naprawdę dużo rzeczy. Często robimy live'y. Jesteśmy bardzo, bardzo aktywne. Tak, więc... odpisujemy wam na komentarze, bo a wiem, że to lubicie i tak samo my lubimy z wami rozmawiać. I to jest taka możliwość bezpośredniego kontaktu, także kolejnie wejdźcie na Instagram, którego link na pewno będzie gdzieś tutaj i dajcie obserwuj. I oczywiście bądźcie aktywni na tym profilu, bo to jest bardzo ważne dla nas. Dziękujemy jeszcze raz, no i pamiętajcie, dziękujemy, też że jesteście, o naprawdę. Buziaki! Wiemy, że jesteście, bo. Wszyscy się ostatnio zastanawiali, co ty robisz. Czemu się na... bo czemu Nadia ma się po pierwszy? Serce jest po lewej, dobra, kończymy. Serce jest prawie po środku. Po...